istnienia marzeń, które zawsze chciałeś, aby się spełniły. Spełniłbyś wszystkie swoje życzenia. Rozumiesz. Doświadczyłbyś każdego rodzaju przyjemności, a po kilkunastu nocach powiedziałbyś sobie: tak, to było naprawdę wspaniałe. Ale teraz zaserwuj sobie niespodziankę. Czyli o czymś tego nie możesz kontrolować. Coś się przydarzy, lecz nie wiesz, co to będzie. Zacząłbyś coraz bardziej ryzykować, by zobaczyć, co ci się przyśni. I ostatecznie przyśniłoby ci się tu i teraz. Jeśli ostniesz się z tej iluzji, zrozumiesz, że białe pociąga za sobą czarne. Własne ja pociąga za sobą inny. Życie pociąga za sobą śmierć. Możesz poczuć się nie jako coś obcego na świecie. Nie jako coś będącego tutaj na próbę. Nie jako coś, co przybyło tutaj przez przypadek. Lecz możesz poczuć swoje własne istnienie jako absolutnie fundamentalne. To, czym jesteś naprawdę. Głęboko, głęboko w sobie. Daleko, daleko w środku. Jest po prostu tkaniną i materiałem istnienia samym w sobie. Spotkałaś tych ludzi? No nie, przecież gdyby tak było, to staralibyśmy się jakoś pomóc.
Swoją drogą i moim są. Nimi się nie przejmuj, nie zrobię ci krzywdy. Zwykli gardy szukają sensacji. A co do reszty, sami od dłuższego czasu próbujemy się dowiedzieć. Jedyne informacje znajdują się w budynku głównym, a tam monitoring, ochrona, sama wiesz jak to jest. Właśnie stary, dowiedziałeś się, od której strony możemy tam dojść. No właśnie nie do końca, bo drzewa ograniczają widoczność i dlatego nie widzę, z której strony jest wejście. W każdym razie, sama oaza obstawiona jest przez... Kto to jest? A już lepiej wyskoczka. Lepiej trzymać się od niego z daleka, trzeba wiać. Wiem, gdzie możemy pójść, tam jest stary magazyn. No to czekasz, leć! Trzymać się od tego typa z daleka! Okej, wiem, przepraszam. Zawaliłem.
wszystko już w porządku? Nie wiedząc. Domyśl się! Okej, okay, lecimy trochę bardziej ostrożnie ostatnim razem. Dobra, skończ wam gdzieś, trzeba w końcu szukać. Pierwsze zajęło ciało, a ja zajmę się tym czymś. Co ty robisz? No to broń biologiczną mamy już ze sobą. Chyba mam coś lepszego, patrz. Co to? O, przynajmniej wiemy skąd ten zjeb wyjeżdżał, gdzie jest ten załaza. Dobra. Z tego co widzę, a widzę dużo. O, widzisz ten wielki czerwony napis na środku? Dobra, to nasz cel. Z tego co widzę, wschodnie skrzydło jest lekko odkryte, poza tym sami ochroniarze. A z tej strony jezioro, więc nie ma szans. Dobra. Musimy się dostać na drugie piętro, pokój 2032. Dobra. Masz już wszystko? Możemy się zbierać? No już to nic przypomnieć, się nie zdarza. Cześć! Tak, proszę tak, się mocno przyspieszyć. Oczywiście, chyba sobie przypomnieć się. Moja bucia karantyna.
Witamy Was w laboratorium Oaza. Chyba każdy z Was zdaje sobie sprawę, co to za miejsce. Ale dla bezpieczeństwa postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Znajdujecie się w naszym gabinecie, a my profesjonalnie zajmujemy się badaniem ludzkich snów. Dziś nasze bohaterkowe dzielimy. Udało nam się dostać do jego umysłu kilka tygodni temu. Nasze badania wykazały, że Lili boi się broni, a ludziach najbardziej nienawidzi braku empatii. Jest uwięziona w koszmarze, a wy dziś będziecie jego częścią. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego akurat na niej przeprowadzamy nasz eksperyment. Albo i nie przeprowadzamy, bo to wszystko tylko iluzja. Dlaczego nie potrafi wybudzić się z tego chorego cyklu, ani nigdy w nim nie ginie? Czy Lili jest naprawdę morderczynią? Czy to wszystko to imaginacja? Czy my faktycznie wkradliśmy się do jej głowy? Czy to też jest tylko sen? Tutaj dzieją się rzeczy niezwykłe, ale muszą one pozostać tajemnicą. Zasady są bardzo proste. Róbcie zdjęcia, nagrywajcie filmy, ale nie rozmawiajcie. Pamiętajcie, że sen jest rzeczą prywatną. Więc nie odbierajmy całej przyjemności naszej bohaterce. Wszystko jasne? W takim razie wszyscy na swoje miejsca. Zaczynamy.